No już, amerykańskie radio na luzie. Ja mówię, że oni tak chcieli, wiesz, tej Ameryki. No i w końcu mają Amerykę. Słyszysz śpiew ptaszków. Mamy tutaj nawet ze 2-3 choinki pod oknem na Saskiej Kępie. No ale to nie jest Podlasie. To nie jest świeże powietrze z Podlasia. Szumi strasznie. Szumi wiatr. Szumi wszystko. Brzask. Trask, proszę Państwa, szumi wiatr, szumi wiatr. Szumi dookoła las. Także proszę Państwa, tęsknimy za Podlasiem, tęsknimy za Ameryką. Białystok, tam dużo, dużo, dużo jest tej zieleni, dużo, dużo, dużo. Wsiego dużo, wsiego dużo. A tutaj nie ma nic, tylko smród. No z tramwajów to nie, ale żeby ten prąd wyprodukować, to też trzeba. Elektrownia ma mieć węgiel, prawda? Radio Koncita, czyli że, proszę Państwa, to FM Euro Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. No i co jeszcze, co jeszcze? Zobaczmy, proszę Państwa, co jeszcze tutaj nam tu przyniesie Radio Koncita. To FM Euro Koncita. Barbie, Baby, Langström, Extra. Barbie, Baby, Langström, Extra. Także proszę być z nami, proszę Państwa. U nas jest program... Super! U nas jest program taki, że naprawdę. U nas jest program taki, że nie... Byle jaki. Radio Koncita. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich do słuchania, co Pan Bóg ma do powiedzenia na temat tego złego świata. Czy to świat Boży, czy to świat dobry. No już samo to, że to powietrze takie smród i trujące, rakowe. 40% wiele umiera, proszę Państwa. Więcej umiera na raka. To coś nam pozostało. Cóż, czym mamy się tutaj cieszyć? Pięknym wyglądem, faryzejskim składaniem rąk, tytułowaniem się rabbi, docent, doktor, habilitowany. Takie to piękne wszystko. Czasem zbiorą się rzeźbiarz do rzeźbiarza i tak gadają głupoty, że on jest święty, a ty jesteś psia. Tak lubią się dzielić, ta linia żydowsko-katolicka, czyli proszę Państwa, żydowsko-watykańska, watykańsko-żydowska. Teraz ludzie się nienawidzą, nienawidzą. My chcemy znaleźć u Żydów to, co dobre, my chcemy u katolików znaleźć to, co dobre, no ale jak jest coś już właściwie, my mamy bardzo dobre podejście, proszę Państwa, staramy się mieć. Jak coś jest zepsute, to wiesz, co może być dobrego w tym wszystkim. No niewiele, jeżeli coś jest już zepsute. Właśnie. Radio Koncita. Proszę bardzo. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Koncita. Barbie, Baby, Langström, Extra. I proszę słuchać. Pokazuje, że mamy ogromny potencjał w naszym społeczeństwie i należałoby za to Bogu nieustannie dziękować. Ale z drugiej strony, tak na podsumowanie, skupmy się jeszcze przez chwilę na matce. I przywołuję jeszcze raz te słowa, które wypowiedział Erich Fromm, że ten związek matki z dzieckiem jest paradoksalny, ale w pewnym sensie tragiczny. To jest naprawdę pewna
Kiedy ta ryba, proszę Państwa, tyle ikry traci, to człowiek by się tak mógł zastanowić, po co ta ikra, po co tyle tej ikry. A tutaj ludzie teraz. Dobrze. 500 plus. Matka musi w tej miłości dać wszystko, kim jest i czym jest. Musi to wyrazić wszystko, co jest i w głowie, i w sercu. Ale ta miłość, i to jest ten paradoks, i to jest tragedia, ma dziecku pomóc wyswobodzić się od niej, aby to dziecko mogło stać się w pełni niezależną osobą. Żeby ta dobrze wychowana osoba mogła założyć swoją rodzinę. Czy to będzie córka, czy to będzie syn. To jest powołanie matki. I jeśli tak potrafi wychować swoje dzieci i dać takie fundamenty i tak pokierować wychowaniem i opieką wcześniej, to myślę, że zasługuje na świętość i Pan Bóg na pewno tą świętością każdą kobietę obdarzy i nagrodą. I tego wszystkim kobietom życzę, wszystkim matkom, tym, które fizycznie spełniły się w macierzyństwie i tym, które duchowo również są matkami. Jeszcze raz wielki ukłon, wielki szacunek i wielkie podziękowanie wszystkim mamom. Bardzo dziękuję księże profesorze za spotkanie, za rozmowę ze słuchaczami. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat naszych rozmów: matka i dziecko w Kościele i demokracji. Dziękuję Państwu za rozmowy, za wspólnie spędzony czas. Bardzo pozytywni, bardzo gościnni, uczymy pozytywu, gościnności, ale wycia nie chcemy, wycia nie chcemy. Narzekania, Świadkowie Jehowy jak szli, to zawsze powtarzałyśmy sobie, nie przepraszaj, przepraszam, czy Państwo macie czas. Nie, nie wolno przepraszać, my idziemy od Jahwe z misją, tu nie ma co przepraszać.